Wszystko to dobre szybko się kończy. Ja zaczynam swoją drogę do Polski. Pierwszy środek promocji mój ulubiony czerwony S3 do stacji głównej Monachium Hauptbahnhof. Nie byłem przed dworcem, jak tu przyjechałem, ale to jest dworzec Monachium. Tak prawdę mówiąc, on jest w tej chwili w remoncie. Tu jest główne wejście, jeszcze z tamtej strony pójdę zobaczyć, jak wygląda, ale może go obejdę sobie dookoła, bo jest ładne słońce. No niezbyt okazały i piękny. Odjeżdża do Hamburga, robi miejsce dla mojego, do Berlina. Akurat jest model ICE4, jechałem nim z Hamburga do Berlina. To mój? Nie, to nie mój. O kurczę, on ma hamulce tu od przodu tarczy, widzę. Jeszcze takie rozwiązanie widzę. Tarcze wentylowane, no ale prędkości 300 zatrzymać to muszą być. Tym modelem nie jechałem jeszcze. Jakiś nowy Siemens. No i też ma, widzę, ten hamulce z tej strony. To jest chyba w tych nowych to będzie montowane wszystko. Ta z masłem. No z masłem jest taki sobie. Kawka. Czekam na mój Intercity Sprinter. O Jezu, IC3 nowo pojedzie tam z tyłu, no. Aha, dwa składy tu są włączone. Ale dmuchawy silników trakcyjnych chodzą na maksa. Zmieści się w peronie. O, tak na styk. Nie, to czwórka jest. Nie jest Neo. Dzisiaj wjeżdża mój z Warszawy pociąg, którym przyjechałem. Dzisiaj jazda tym pociągiem to byłoby cudo, bo on jedzie wzdłuż Alp. Ja tam trochę Alp widziałem, ale w większości nie. Pasażer, z którym jechałem, powiedział, że no tutaj od jak wjechać, tylko do Niemiec wjechaliśmy, to on się bardziej zbliżył do Alp. I piękne były, myślę, że dzisiaj mieli widoki ekstra przy tej pogodzie. No ja niestety nic nie widziałem, więc trzeba będzie tą drogę powtórzyć, ale to w przyszłym roku... Nie, bo w tym roku będę prawdopodobnie jeszcze w Salzburgu. No dobra, zobaczymy. Vectron.
Nike, to właśnie. O, no takiego Vectrona to jeszcze nie widziałem. No Nike, najdroższe pociągi na tą chwilę. Najwygodniejsze. Tutaj się ma kapsuły. Kabinę to ma się kapsułę i się w niej śpi. Może się kiedyś przejadę, zobaczymy. Muszę ogarnąć, czy da się dużo szybciej kupić. Ile to kosztuje? A ten gdzie odjeżdża? A ten gdzie nie odjeżdża, bo ten... Wprowadzony do 156 IC 1004 Berlin HBF. Chyba będę świadkiem szczepienia się dwóch IC Neo. Dziób otwarty. Jeszcze też już otwarty, tak. Mamy ramy. Najładniejszy za ICE. Jest piękny. O, jaki młody chłopak wsiadł. Poczekamy jak odjedzie, 10.30 odjeżdża. Tam czwóreczka się oddala. No ale to jest coś pięknego. No tym przejechacie, to jest moje marzenie, bo jeszcze tym nie jechałem i dwójką, ale dwójka to tam już. Czwórka, trójka zdobyta. Dzisiaj będę miał trójkę, bo są cztery cyfry, więc tam to będzie trójeczka. Ruszamy. Jest mój, stoi. ICE 3, numer pociągu 1004. Czekam na checkboarding i jedziemy dalej. Pierwsza część jedzie do Hamburga Altony, moja druga tylko do Berlina. Szczepiony z dwóch. Z dwóch składów. Szają, tylko taki pokaz. Super szybkie pociągi w Niemczech też się spóźniają i to bardzo często. Ja mam 2 godziny w Berlinie zapasu w razie czego, bo ostatnio jechałem do Hamburga, to na tej krótkim odcinku też mi się spóźnił 45 minut, więc lepiej dmuchać na zimne.
patrz, zmienia 45 minut, 10 minut, pewnie to 10 minut się jeszcze powiększy, bo tam 45 też było na początku 20. Zrobię sobie check. Nie wiem tylko dlaczego dostałem miejsce przy stoliku, jak ja kupowałem w ogóle inaczej miejsce, dostałem całkowicie inne. Nie wiem. Wyjechaliśmy ze stacji w Monachium.
4 godziny, 600 km przejechane po lądzie. To chyba nie jest zły wynik. Przesiadka Berlin Hauptbahnhof. Ja to już to w Berlinie to się czuję już jak w domu. Potężna stacja, chyba największa, na jakiej do tej pory byłem. Tutaj w Niemczech. Bo Hamburg to taka malutka pipidówka, no Monachium to już w ogóle nie powiem. No tu to jest ogromna, trzypiętrowa. Idę nad Sprewę. O, może być ładne zdjęcie tego. Z tyłu dworzec Berlin Hauptbahnhof. Rejsik Sprewą. Świetny budynek wygląda. Idę chyba do Reichstagu, bo to jest niedaleko stąd w sumie. Zobaczyć już jest po remoncie. Nie wiem, czy to są za taksy, co jeżdżą dołem. Stateczki pływają, jest pięknie. Reichstag, czy tam Bundestag, jest w remoncie. A to ostatnie pokolenie, jak zwykle. Tutaj też mają swoich wyznawców. Czyli faktycznie... Chodź, ale muszę iść w lewo do bramy. Dobra, nie mogę zabraknąć brakwursta pod bramą brandenburską. Pyszny, ciepła kiełbaska to delicious. German delicious. Gdzie jest przejście? Tam jest przejście, dobra. No, Free Julian Assange, jak byłem rok temu, to też protestowali przeciwko temu. Znaczy, no za tym, za Free. Bike taxi day. Aha, taksóweczki. Pyszna ta mielonka. Super pan, idę dalej. Siedzi sobie te cygaro, pali. Jezu, ile to jest policji, wszystkiego to masakra. To jest chyba wieża telewizyjna na Alexanderplatz. Dołem płynie Sprewa. Pogoda przepiękna się zrobiła. Jak ja bym dzisiaj przyjechał. Ale dobra, no nie będziemy teraz tutaj. Przyjechałem, kiedy przyjechałem. Źle nie było. Źle naprawdę nie było. Wczoraj miałem piękną pogodę, trochę śniegu, trochę wszystkiego. Ale fotograficznie było mega. Zdjęcia wyszły piękne. W Ratyzbonie. A ten dopiero na pusto płynie. Dopiero sezon się dopiero podejrzewam zaczyna. Czekam, żeby zrobić fajną fotkę ze statkiem w tle i do Mijasz 3. Ten tu taki ładny, kolorowy, więc pewnie wyjdzie najładniej. Charlottenburg, tu płynie Berolina. Kurczę, zasłoni mi Berolina ten piękny stateczek, no. Co za Berolina. O, piwko. To podstawa. Czesi i Niemcy to... Czekam Berolina, idę, bo zaraz mi kurde pociąg ucieknie. Ja będę w Berlinie robił 2 godziny,
A już mi minęła, przeszło godzina. Znaczy nie 2 godziny, godzina 50 minut na przesiadkę. Franziska jedzie, płynie. Franciszka. O, uda mi się chwycić, tam płynie stateczek. Na tle tych. No te apartamentowce, to spojrzałem, to są apartamentowce, to pięknie to są postawione. Też piękne miejsce do mieszkania. S-Bahn pojechał. Fantazja. Bo fantazja jest od tego. 3 osoby płyną. Chyba, że tam gdzieś wysiedli. Ja nie wiem, czy tu można wysiadać, czy nie. Jak rok temu na pożegnanie Berlina piwko na bulwarach Szprewy. Za 50 minut mam pociąg do Poznania i jadę. Dobra, zbieram się na stację, bo zostało mi 30 minut do pociągu. Nawet nie wiem, kiedy mi ten czas, godzina 52 minęły. Kurczę, ja jestem w kurce zimowej, a tu jest, nie wiem, 20 stopni w słońcu. Ale jak wyjeżdżałem, to była zima. Jeszcze ostatnie kadry. Tym oto kadrem żegnam Berlin. Czas iść na stację się ogarnąć, bo raz się mi pociąg ucieknie i dopiero będą problemy. A ja jutro jadę pod Wrocław prywatnie samochodem, a w niedzielę jadę z wycieczką na mecz Lecha Poznań z Krakowią. Dostałem propozycję dobrze płatnej pracy, więc ją przyjąłem bez zastanowienia. Berlin. I tak się bawią ludzie na świecie. On stoi na peronie 11, czyli na samej górze. Te pociągi wyjeżdżające z Berlina w kierunku granicy Polski stoją zawsze na samej górze. 11-14 Brego. Wreszcie polskiego, Warszawa, Gdańsk. 17.52. Ale jeszcze pojedynka wjeżdża, czyżbym tym jechał do Warszawy, do Poznania? Chętnie, chętnie. Dwójką jeszcze nie jechałem. Wszyscy szczekają. Co tu się w ogóle od Janie paniło? 11, platform 11. Dobra. Przedostatni. W domu będę dopiero 23.02, ale w sumie 12 godzin będę jechał, przez to, że te 600 km zrobiłem w 4 niecałe godziny. No i oczywiście tutaj 2 godziny przesiadka i w Poznaniu też mnie czeka godzinna przerwa na przesiadkę. O, jak tu ładnie widać, tam gdzie siedziałem ze stacji. Plus Reichstag. Entschuldigung. Talent 2. Najładniejszy skład niemiecki. Jeszcze on przyjedzie dopiero naszego w stadion, kurczę. A że tak powiem, po ekscesach na bulwarach Szprewy, dobrze by było, jakby już wstawili mój pociąg. Bo kartofelki trzeba odcedzić.
duża, czerwona. Biało, bez nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Dobra, dotarłem do Polski. Jeszcze tylko jeden pociąg za 40 minut mam. 23 w domu, ale już na polskiej ziemi. Z PKP Intercity.